dzisiejszym wydaniu powiemy o kolejnych pieniądzach unijnych pozyskanych m.in. na zabezpieczenie wzgórza zamkowego i udostępnienie tuneli pod zamkiem dla turystów. Poinformujemy o całodobowej opiece lekarskiej, którą zamiast zakładu lecznictwa ambulatoryjnego prowadził będzie Oświęcimski Szpital Powiatowy. Będziemy z kamerą na jubileuszach rodzinnych ogródków działkowych, a także zapowiemy jesień oświęcimską. Kolejne pieniądze unijne trafiły do Oświęcimia. Miasto pozyskało 1 300 000 zł z funduszy unijnych na wzmocnienie wzgórza zamkowego i udostępnienie tuneli pod zamkiem dla turystów oraz 2 250 000 zł na zagospodarowanie terenu Kamieńca pod Park Pojednania Narodów. Obecnie mamy taki czas, kiedy samorządy składają różnego rodzaju wnioski, projekty o dofinansowanie w ramach środków unijnych. My już uzyskaliśmy dofinansowanie na 3 projekty. Przypomnę, to jest termomodernizacja obiektów publicznych, to 7 obiektów, które zostanie tutaj nową elewację i też wymianę wewnętrznej instalacji CO. To także dofinansowanie w ramach usług informatycznych, w ramach Urzędu Miasta Oświęcim, jak i dofinansowanie do Dziennego Domu Pomocy. Ale też jesteśmy już na etapie podpisywania umów kolejnych 2 projektów. Między innymi to jest właśnie dofinansowanie na zabezpieczenie wzgórza zamkowego i aranżacja tuneli pod zamkiem, które się znajdują. To jest prawie kwota 1 300 000 zł, które pozyskaliśmy na ten projekt. Myślę, że bardzo ciekawa propozycja, jedna wynikająca z tego, że udostępnimy właśnie tunele, rzecz, która myślę dla wielu Oświęcimian jest nieznana, dlatego że one się znajdują pod zamkiem i nigdy nie były udostępnione, więc przygotujemy tutaj, mamy projekt aranżacji. Nie będziemy chcieli go wykonać, także łącznie właśnie też z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego jest to wniosek konserwatora zabytków, dlatego że są czasami powodzie, czy też występują ulewne deszcze i zagrożenie usuwania się tutaj obiektów na wzgórzach jest jak najbardziej możliwe, dlatego też decyzja konserwatora kilka lat temu, żeby właśnie podjąć działania celem zabezpieczenia wzgórza i takie działania od strony ulicy Dąbrowskiego, czy właśnie od Soły tutaj będą wykonywane i pozwolą na to, żeby obiekt zamku został zabezpieczony. Prace przy zabezpieczeniu wzgórza zamkowego i przygotowaniu tuneli pod zwiedzanie rozpoczną się w listopadzie. Interesującym projektem jest zagospodarowanie terenu Kamieńca. Kolejne zadanie, na które dostaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie 2 250 000 zł, czyli realizacja Parku Pojednania Narodów na terenie dawnego składowiska odpadów na Kamieńcu. Chcemy tę przestrzeń zagospodarować, udostępnić zarówno i dla mieszkańców, jak i dla turystów. Złożyliśmy już kolejne wnioski na wykonanie parkingu wielopoziomowego dla 300 miejsc w rejonie dworca PKP. Tutaj jesteśmy na etapie rozpatrywania tego wniosku. Mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni sprawa zostanie rozstrzygnięta przez Zarząd Województwa Małopolskiego, ale także Miejski Zakład Komunikacji, który jest spółką miejską, złożył wniosek o zakup 20 autobusów. I też już myślę w miesiącu, czy wrześniu, czy październiku sprawa zostanie rozstrzygnięta. Ten wniosek opiewa na kwotę 18 milionów złotych. Umiejętność samorządów, które składają dobre wnioski, które uzyskują dofinansowanie, pozwala zdecydowanie szybciej rozwijać miasto. To są pieniądze, które nie bylibyśmy w stanie sami zabezpieczyć, dlatego tak ważny moment i cieszę się bardzo, że jesteśmy tak bardzo skuteczni na razie i mam nadzieję, że ta pasta dalej się utrzyma. Decyzją ministra zdrowia Oświęcimski Szpital znalazł się w sieci szpitali. To oznacza, że od 1 października 2017 roku oprócz SOR będzie prowadził też nocną i świąteczną opiekę lekarską. Dlatego zgodnie z przepisami resortu zdrowia z porad lekarskich w tym czasie będziemy korzystać w szpitalu, a nie jak do tej pory w zakładzie lecznictwa ambulatoryjnego w przychodni na Zasolu. Dla pacjentów zmieni się jedynie miejsce, a zakres świadczonych usług pozostanie na tym samym poziomie. Zgodnie z umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, Szpital Powiatowy w Oświęcimiu przejął wykonanie zadania prowadzenia opieki nocnej i świątecznej dla mieszkańców właściwie prawie 3/4 powiatu oświęcimskiego. Jest to obwód wykluczający tylko rejon kęcki. Tam świadczenie będzie realizowane na podstawie odrębnej umowy podpisanej przez Szpital Powiatowy w Oświęcimiu przez podstawową opiekę zdrowotną, ale głównym wykonawcą jest Szpital Powiatowy w Oświęcimiu, Zakład
podstawowej opieki zdrowotnej, jest podwykonawcą. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna trafiła do ZLA po wygranym przez nas przy konkursie w Narodowym Funduszu Zdrowia w ubiegłym roku. Trafiła do nas od początku bieżącego roku. Mieliśmy nadzieję, że zgodnie z umową będzie ona u nas realizowana do roku 2019. Poczyniliśmy pewne przygotowania do tego, żeby ją właściwie świadczyć. Między innymi został zakupiony samochód sanitarny. Zmieniło się prawo. Niestety dla nas, bo mieliśmy ochotę prowadzić tutaj tę opiekę na Zasolu, prawo to nie pozwala na to, ażeby ambulatoria dotychczas funkcjonujące prowadziły nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Według tego prawa ta opieka trafia do szpitali znajdujących się w sieci szpitali, w naszym przypadku do szpitala powiatowego w Oświęcimiu. Lekarze będą przyjmowali w obszarze takich naszym uznanym jako tak zwany obszar poradni specjalistycznych. Wejście do tego obszaru jest tuż za pracownią rezonansu magnetycznego. Tam, gdzie wszyscy do tej pory chodzili do poradni laryngologicznej i okulistycznej i niektórych innych poradni, pomieszczenia, w których będą lekarze przyjmować, są te pomieszczenia, w których pracowali laryngolodzy. Ponieważ tutaj była spora grupa pacjentów korzystających z tych poradni, wielu będzie miało stosunkowo łatwo dojść do tego miejsca. W przypadku, gdy pacjent będzie pacjentem, który nie jest o własnych siłach w stanie dojść i musi skorzystać z windy, będzie przechodził przez hol główny w szpitalu, windą wyjedzie na pierwsze piętro i według wskazówek, czyli oznakowania, będzie kierowany do tego samego obszaru. My oceniamy, że nie jest to zmiana krytyczna, która by powodowała jakieś znaczące utrudnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Ponadto wszyscy liczymy, że te świadczenia jednak wykonywane w ramach jakiegoś reżimu szpitalnego w pobliżu pełnej diagnostyki, rentgena, USG, specjalistów, no, będą miały chyba większy zakres i większą możliwość poprawnego zdiagnozowania i leczenia niż w takim odległym, odosobnionym ambulatorium. Umowy sprowadzają się do, powiedziałbym, pewnego złagodzenia kryteriów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Specjalistą nie musi być lekarz, który przyjmuje w podstawowej opiece zdrowotnej. Zresztą podobnie jest w tej chwili w godzinach dopołudniowych. Natomiast będziemy mieli dwóch lekarzy, którzy spełniają kryteria i oni nie muszą być też specjalistami. Jeden z nich będzie pełnił obowiązki tak zwanej opieki wyjazdowej, czyli dojazdu do domu, a w sytuacji, gdy tych wyjazdów nie będzie zgłoszonych, będzie współpracował z tym lekarzem, który będzie udzielał pomocy. Oprócz tych dwóch lekarzy będzie lekarz pediatra, który będzie przyjmował dzieci. To jest cały zespół lekarski. Jeżeli chodzi o zespół pielęgniarski, to w święta będą trzy pielęgniarki, ponieważ tutaj dochodzą jeszcze kwestie jakby do południowych iniekcji i innych procedur pielęgniarskich we współpracy z pielęgniarką środowiskową, a w zwykłym dniu, czyli od godziny 18 do godziny 8, dwie pielęgniarki. Rodzinny ogród działkowy Witaminka świętował w minioną sobotę 60-lecie istnienia, a rodzinny ogród działkowy Kamieniec miał jubileusz 30-lecia. Ogrody działkowe to miejsca wypoczynku, spotkań z przyjaciółmi, które dają działkowcom niepowtarzalną okazję do obcowania z naturą. Kamera Wieści z ratusza była na obu uroczystościach. 16 czerwca 1957 roku powstał ogród Witaminka. Mieści się na 18,38 hektarach. Mamy na tych areale 485 działek. Na działkach można sobie tutaj właśnie odpocząć, skupić się, zajmować się rzeczami, których w codziennym życiu, prawda, w tym biegu, nawale, zajęć różnego rodzaju, nie mamy na ogół czasu. Przyjeżdżając tutaj możemy właśnie obcować z przyrodą, prawda, uprawiać sobie tam jakieś warzywa, prawda, i z tego powodu też mamy, prawda, zdrowe, ekologiczne żywienie, prawda, wyhodowane przez samych nas, bez jakichś konserwantów i tak dalej, prawda, więc to wszystko jest ważne w życiu niezwykle i taka działka jest taką, jak gdyby, powiedziałbym, odskocznią, prawda, od codzienności
od szarości tego życia i pracy? To jest ogrom pracy, bo wiele trzeba starań, szukania sponsorów, jeżeli chodzi o ten czas, bo dawne czasy to były zupełnie inne, zresztą sponsoringiem dla dawnych czasów były zakłady chemiczne Oświęcim, bo to byli pracownicy i cokolwiek tu robiono, no to zakłady pomagały, wspierały, bo to robili dla swoich pracowników. W tej chwili czasy się zupełnie zmieniły. Musimy sobie sami umieć radzić, sami umieć szukać tych sponsorów. No i staramy się to robić. Człowiek potrzebował takiego zakątka, gdzie mógłby sobie pobyć choćby sam na sam ze sobą albo z przyrodą, prawda? Bardzo lubię na przykład poranki tutaj na ogrodzie, gdzie jest jeszcze cisza. Nie ma tego gwaru, bo prawda, jak jest więcej osób już, to wtedy jest troszeczkę głośniej, ale poranki są naprawdę przepiękne. Ptaki, prawda, zieleń, roślinność, no to pozwala odpocząć. Bardzo miasto nam pomaga, mimo że chciałabym zaznaczyć, że miasto, my pod miasto nie należymy, bo my należymy pod gminę. Ale proszę mi wierzyć, że bardzo dużo w porównaniu do gminy dostajemy od miasta. Wsparcia, choćby znaczy fachowego choćby, bo to jest ważne. My wiele rzeczy nie wiemy, my się wiele rzeczy uczymy i po prostu jak się zwrócimy do nich, zawsze możemy na nich liczyć. W przeważającej części działkowców u nas tak jest, że to jest właśnie kontynuowanie tradycji rodzinnych, prawda? Tam dziadkowie, później ojcowie, no a później dzieci. W moim przypadku akurat nie, jestem, że tak powiem, pierwszy w swojej rodzinie. No działkę mam już od 20 lat, także też kawałek czasu. No 1/3 naszego jubileuszu dzisiejszego 60-lecia, prawda? Powierzchnia naszego ogrodu działkowego to 5,19 hektara. 105 działek znajduje się na ogrodzonym terenie. Wewnątrz posiadamy również dom działkowca. Nie jest za duży, ale około 50 osób zawsze może w tym domu przebywać. Działki nasze, możemy się pochwalić, że naprawdę należą do jednych z najładniejszych w Oświęcimiu. Nie jest to stary ogród, bo 30 lat, ale no, działkowcy dbają o swoje mienie, dbają o te ogrody, więc naprawdę przechodząc się po ogrodzie, można mieć satysfakcję, że jest piękny, że służy nam tutaj wszystkim, nie tylko działkowcom, ale i środowisku, które tutaj najbliżej nas się znajduje. Byliśmy 2 razy całkowicie zalani przez powódź. Raz byliśmy podtopieni, ale dzięki strażom, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej i naszej powiatowej, udało się ogród tym trzecim razem uratować. Ale walka była działkowców do końca, także kładaliśmy nasypy workami z piaskiem, był ten wąż taki, prawda, który podnosił nam nasyp, żeby woda górą się nie przelała. Trzecim razem udało się uratować. Natomiast no, strat wiadomo, było mnóstwo. Działkowcy od początku wszystko musieli urządzać i w ogrodzie, i nie tylko w ogrodzie, ale i w altanach, ponieważ woda sięgała do 1,80 m, więc tak prawdę powiedziawszy, po dachy nasz ogród był 2-krotnie zalany. To już jest, prawdę powiedziawszy, trzecie pokolenie tutaj, także jak zaczynałem działkę, mniej więcej byliśmy w jednakowym wieku, natomiast teraz nie tylko dzieci, ale już wnuki tak samo na działkę przychodzą i jest bardzo dużo w lecie tutaj. Typ ogrodów się też zmienił, ponieważ dawniej no, trzeba było mieć odpowiednie grządki, tu rabatka, tutaj jarzynki i tak dalej. Teraz no, te ogrody już troszeczkę inną funkcję spełniają, bardziej wypoczynkowe, więc i baseny zostają na lato rozkładane, wnuki przychodzą, więc no jest pod tym względem wesoło. Weekend 22-24 września będzie pełen atrakcji za sprawą cyklicznej imprezy plenerowej pod nazwą Jesień Oświęcimska. Zobaczmy, co przygotowali organizatorzy na pożegnanie lata i powitanie jesieni. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na ostatnie już wydarzenie tego sezonu wakacyjnego, to jest Jesień Oświęcimską. W dniach od 22 do 24 września czeka na Państwa tu na Starym Mieście szereg atrakcji. W piątek zaczynamy koncertowo, to znaczy o godzinie 18 zespół Holy Blue, natomiast o 19.30 Gwiazda Wieczoru zespół Zako Power. Serdecznie zapraszam na ten wieczór, ale to dopiero początek. Sobota to kolejne już, czwarte
wydarzenie dla organizacji pozarządowych, czyli 4. Międzynarodowy Piknik Organizacji Pozarządowych. Spotkanie klubów, stowarzyszeń, fundacji, spotkanie z Państwem, z mieszkańcami miasta Oświęcim i ziemi oświęcimskiej. Przygotowanych jest wiele konkursów z nagrodami, występy artystyczne i występ gościa specjalnego, naszych gości z Niemiec, miasta partnerskiego miasta Oświęcim, czyli miasta Brajzach nad Renem. Będziemy się w tym dniu bawić do godziny 18. Natomiast następnego dnia przygotowaliśmy atrakcje i dla ciała, i dla ducha. Na scenie od godziny 13 występy przygotowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury. Natomiast w drugiej części rynku kolejne wydarzenie kulinarne w tym roku to jest Kuchnia Świata. W tym roku zaprosiliśmy do współpracy kuchnię niemiecką z miasta partnerskiego Brajzach. Przygotowanych będzie kilka dań, które będzie można nieodpłatnie spróbować, zarówno z kuchni niemieckiej, jak i kuchni polskiej. Również oprócz dań będą serwowane napoje, w tym specjalność tamtego regionu, czyli wino białe. Od godziny 13 do godziny 18 w tym dniu na rynku będzie się wiele działo. Serdecznie zapraszam na kolejną jesień oświęcimską na Oświęcimski Rynek. Trzeci dzień tegorocznej jesieni oświęcimskiej to 24 września i niedziela z muzyką rozrywkową, bo taka tego dnia będzie dominować na Oświęcimskim Rynku. Zapraszamy Państwa na godzinę 13. Rozpoczniemy koncertem Miejskiej Orkiestry z Brajzach. Brajzach to miasto partnerskie dla Oświęcimia. Po orkiestrze z Niemiec usłyszymy przeboje lat 60., 70. i 80., takie jak 13. Autostop, 20-latki w wykonaniu młodych ludzi z zespołu Grająca Szafa. Po nich Grochman Orkiestra, czyli znakomita orkiestra z Łodzi, która zaprezentuje nam przeboje także z ostatnich 40 lat pod wspólnym tytułem Klasyka Polskiej Rozrywki. A na zakończenie Anna Jurksztowicz, wokalistka znana m.in. z takich utworów jak Diamentowy Kolczyk, ale także z piosenek filmowych i serialowych, m.in. Na Dobre i Złe, To Tylko Sny i wiele, wiele innych. Oczywiście towarzyszyć jej będą znakomici muzycy. Z nadzieją, że dopisze nam pogoda, serdecznie Państwa zapraszam i do zobaczenia. Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza bardzo serdecznie na Targowisko Staroci. To wydarzenie jest organizowane w ramach Jesieni Oświęcimskiej. Zapraszamy 24 września w niedzielę. Już od godziny 11 na dziedzińcu zamkowym będą stoiska staroci, różnych mebli, bibelotów, antyków, porcelany, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Ozdobą Targowiska Staroci będzie również grupa BBS Bike. Panowie z Ostrowia Świętokrzyskiego przywiozą do nas rikszę. Jest to replika rikszy warszawskiej z lat 40. Będzie się można przejechać taką rikszą. Prawdopodobnie będzie można ją również zobaczyć na rynku głównym naszego miasta. Poza tym będzie też bicykl z okresu drugiej połowy XIX wieku, jak i bardzo eleganckie kruzery, które będzie można dotknąć, popytać, przejechać się nimi, także zapraszamy bardzo serdecznie. Ponadto o godzinie 15 na wieży zamkowej będzie otwarcie wystawy Remigiusza Dulki. Będzie to wystawa rzeźby, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Ponadto też będzie zwiedzanie zamku, będziemy mogli zobaczyć wystawy stałe, jak i wystawę czasową o Andrzeju Patrycy Mnideckim. Zapraszamy serdecznie 24 września Wzgórza Zamkowe.